Kendin, at kendini, at at. Hadi. Yardım et. Hadi. Yardım et. Hadi. Ha. Ha, oynama, kıprama, iyi sık ayak. Ha ha, yani. Şuradan al şunu. Ha, bir yeni hadi alalım ya. Witamy w kolejnym odcinku z Turcji. Nasz ostatni nocleg w Kapadocji zaskoczył nas nagłą zmianą krajobrazu. Miło było dla odmiany zobaczyć zieleń i posiedzieć w cieniu drzew. Plany były bardzo ambitne. W planach był trekking tutaj wąwozem, ale zostałam przegłosowana po prostu, bo no jest bardzo gorąco i no pies ledwo zipie, a niedźwiedź to już w ogóle. Więc skończyło się na herbacie i oglądaniu widoków z góry. Faktycznie panorama jest piękna. No i, że tak powiem, stwierdziliśmy, że z góry pewnie lepiej wygląda niż z dołu. No, niech tak będzie w takim razie. Jeszcze pizzę sobie wziąłem. O, mi też wziąłeś? A nie. No to się podzielisz. Zobaczymy, czy będzie dobre, to się tam umieszczę. Następnym punktem programu, moi drodzy, to jezioro Tuz. Tuz po turecku znaczy sól i jest to słone jezioro. Choć słowo jezioro chyba nie do końca jest odpowiednim określeniem, bo wody już w jeziorze dużo nie ma, jezioro wysycha. Ekolodzy debatują, prawda, czy to jest wynik globalnego ocieplenia, czy też niewłaściwej gospodarki wodnej. Jezioro, wody z jeziora po odzyskaniu soli były wykorzystywane do nawadniania pól. Nie wiem, czy dalej są wykorzystywane, tak mało tej wody, więc wydaje mi się, że nie, ale jakby trudno jest takie rzetelne informacje uzyskać na ten temat. Niestety na pewno, to co na pewno mogę potwierdzić, to katastrofa związana z flamingami, bo tutaj ze względu na właśnie właściwości jeziora było to miejsce wylęgowe flamingów i strasznie dużo młodych flamingów zmarło, nie wiem jak to ładnie powiedzieć, bo właśnie zmarły z głodu. Wiecie co, jak jechaliśmy tutaj, to nie wiedziałam za bardzo czego się spodziewać, bo jak popatrzycie na Instagramie, gdzieś tam na folderach, to są przepiękne fotki, to jest cudne miejsce, a jak poczytasz z innego punktu widzenia, no to już to nie jest tak pięknie, prawda? I teraz ty nie wiesz czego się spodziewać. Więc żeśmy przyjechali, zaznaczyliśmy na mapie, na Google Maps jezioro Tuz i ono przywozi cię do miejsca, gdzie jest ogromny budynek, taki jakby, nie wiem, centrum turystyczne, nie wiem nawet jak to nazwać. I tam są knajpy, jakieś tam sklepy, różne rzeczy, tłumy ludzi. No i tak nawet nie bardzo jest co tam oglądać i jakby, no to na pewno to jezioro nie jest to, czego ty co byś chciał zobaczyć. Natomiast jak pojedziecie z drugiej strony jeziora, co ja zachęcam, jak tylko ktoś jest własnym samochodem, pojechać na drugą stronę jeziora i tam to jest zupełnie inna bajka. To jest to, co chciałeś zobaczyć. Wprawdzie z drugiej strony jeziora w ogóle nie ma wody, zero, ale pejzaż i klimat jest po prostu nie z tej ziemi, tak więc bardzo warto. Żeby tam dojechać, trzeba przejechać drogą przez sam środek jeziora, gdzie właśnie
troszkę tej wody jest, więc są przepiękne widoki, można super focie sobie zrobić po drodze. No super miejsce, po prostu super miejsce. Przypominam, że pineski do wszystkich naszych miejsc są dostępne na stronie i dla naszych patronów, tak więc link jest w opisie filmu. Zapraszam. Uciekając od upałów, ruszyliśmy w głąb kraju nad kolejne jezioro i tu faktycznie było dużo chłodniej. Bin bin gel bilçe. Seni de bindireceğim, seni de. Bak. Şeye bak, kameraya bak. Ya? O ya się boję. No dobra, siadam. Dobra, trzymaj, ja siadam. Sen de bin. Sen de gele bindir. Bindir gel. Bindir yardım et. Bindir. At kendini. At. Hadi. Yardım et. Hadi. Yardım et. Hadi. Ha. Ha. Oyna bu. Kıprama. İyi ıslık ayak. Ha. Yani. Şuradan al şunu. Ha. Şimdi yeni adam alayım ha. Okey. Ha. Kameraya bak şimdi. Kameraya bak. Kameraya. Yürü. Çık.
na mur. Okej. Jedziemy na wschód zobaczyć górę Nemrut. Przed nami jedna z najpiękniejszych dróg w Turcji. Jednakże po raz kolejny tureckie podjazdy wykańczały Złomka. Jak do tej pory zwalaliśmy wszystko na upały i przegrzanie samochodu. Tak teraz zaczęliśmy wątpić, czy aby na pewno. Tu było znacznie chłodniej, a samochód jechał coraz wolniej. Dziękujemy, że zostaliście z nami do końca. Zostawcie komentarz, dajcie lajka i pokażcie swoim znajomym. W ten sposób pomożecie nam rozwijać kanał. Jeśli chcecie zostać patronem, w opisie dowiecie się, jak to zrobić. Sevmediği ot burnunun dibinde bitermiş ya. Anlamaz öyle, anlamaz öyle. Ama hepsini ben yaptım. Ama beni çekmen lazım, ben yaptım. Hepsini ben yaptım. Bunların hepsini ben yaptım. Yeah, the best cook ever. Çok. Ben misafir. O misafir abi. Sen olmasan bile ben onlara gene bir Bella. Şey veririm. Bella. Ne yapayım? Çok tatlı.